507 964 253 507 964 253. Teraz będzie meldunek z Sejmu na dobry początek części drugiej, dlatego że Sejm dzisiaj bardzo owocnie obradował. Raz Państwu powiem, dlaczego owocnie. A zaczęło się tak jak zawsze, czyli zaczęło się od wniosków o to, żeby nie obradował, czyli od wniosków, żebyśmy zrobili przerwę. Na przykład, uwaga Telekino, wyszedł na mównicę pan poseł Dziambor, sympatyczny pan poseł z Konfederacji, i złożył wniosek, żeby Sejm się rozwiązał, a potem spotkał jeszcze raz, ale już nie w takim trybie online'owym, tylko żeby wszyscy przyszli na salę. Jak to wyglądało? Bardzo uprzejmie proszę. Szanowni Państwo i Pani Marszałek, Wysoka Izbo, zgłaszam wniosek o zamknięcie obrad. Pozwolić oczywiście na to możecie w głosowaniu i wtedy Pani Marszałek zwołuje nowe posiedzenie, ale nowe posiedzenie zgodnie z tym, co było powiedziane na konwencie seniorów, już w pełnym składzie. Dla niektórych będzie to bolesny powrót po roku nieobecności na tej sali, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyją, w końcu od tego tutaj są. No i życzę Państwu wszystkim zdjęcia maseczek i powrotu do normalności. Także wniosek o zamknięcie obrad. Dziękuję bardzo. Mamy to? Proszę Państwa, wniosek kuriozalny, Panie pośle, muszę powiedzieć. Zwłaszcza Panie pośle, że to akurat z Pańskiego klubu była prośba o to, żeby niekoniecznie dzisiaj było stacjonarne, więc... No a taki chciał być sprytny i znowu się nie udało. Podczas tego dzisiejszego posiedzenia, proszę Państwa, doszło nawet do takiej ostrej wymiany zdań. Po tym, jak z porządku obrad zdjęto informację rządu w kwestii wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania przez TSUE, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów, usunięciu z porządku obrad informacji rządu sprzeciwili się politycy opozycji, którzy wnioskowali o przywrócenie tego punktu obrad. Zarzucili też rządowi, że nie robi nic w sprawie kopalni Turów. Zarzuty m.in. Jacka Protasiewicza, Małgorzaty Tracz odpierał dzielnie z mównicy pan poseł Marek Suski i powiedział, no m.in. No to może pokażemy Państwu, co powiedział. Uwaga Telekino, co powiedział pan poseł Marek Suski z mównicy? Skandalem jest to, że taka mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji, powoduje, że stajecie po stronie innego państwa w sporze z Polską. Hańba! Dziękuję. Bardzo proszę, z wnioskiem formalnym. Kto był? Mogę prosić. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Kowalski z wnioskiem formalnym. Pani marszałek, przepraszam bardzo, ale tu padły słowa o zdrajcach. Panie przewodniczący. Pani marszałek, ja sobie nie pozwolę. Nie. Jestem przewodniczącym klubu, proszę o głos w tej sprawie. To proszę powiedzieć, że mi da pani głos. No film jest krótki i tam nie wszystko można zobaczyć, usłyszeć. Pan poseł Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, zwrócił się do pani marszałek Witek o ukaranie pana posła Marka Suskiego wykluczeniem z obrad. Proszę o stanowczą reakcję w takiej sytuacji, kiedy ze strony pana posła Marka Suskiego w kierunku opozycji padają słowa o mentalności zdrajców. To jest absolutny skandal, że takie słowa padają. Ja dzisiaj wnoszę oficjalnie o to, żeby pana posła Suskiego ukarać, żeby pan poseł Suski był wykluczony z obrad i proszę o stanowczą reakcję pani marszałek wtedy, kiedy takie słowa padają na tej izbie, tak mówił poseł Tomczyk. Jeżeli my sobie pozwolimy w polskim Sejmie, żeby słowa o zdradzie padały w taki prosty sposób, to przypomnę, że pan premier powiedział, że sprawa Turowa jest już załatwiona. Pan premier Morawiecki publicznie kłamał w tej sprawie, tak mówił poseł Tomczyk, a potem zabrał głos Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, który przyznał panu posłowi Suskiemu rację. Wspieram absolutnie rozmowy na temat Turowa i rozmawiam ze związkowcami, ale związkowcy i górnicy nie potrzebują fałszywych adwokatów, nie potrzebują tych polityków Platformy i Lewicy, którzy mówią, żeby zamykać polskie górnictwo, którzy cieszą się z tego, że Komisja Europejska, że TSUE nas atakuje. To, co powiedział Marek Suski,
to prawda. Wy nie wiecie, co to jest lojalność wobec Polski. Nie wiecie. Wy się cieszycie, że TSUE nas atakuje. Chcecie pomóc górnikom, Turowowi. Najlepiej po prostu milczcie. Tak powiedział Janusz Kowalski w Sejmie. Co poza tym w tym Sejmie jeszcze? No, było głosowanie nad kandydaturą na rzecznika praw obywatelskich. I wygrała niezależna senator Lidia Staroń, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z wnioskiem Koalicji Obywatelskiej i PSL głosowanie zostało przeprowadzone nie w kolejności alfabetycznej, tylko łącznie. W sumie w tym głosowaniu wzięło udział 455 posłów. To jest istotna sprawa, ta cała matematyka, dlatego że przecież były takie zapowiedzi, że to będzie ten papierek lakmusowy, to będzie to, sprawdzam, czy koalicja Zjednoczonej Prawicy ma większość w Sejmie. Za kandydaturą Lidii Staroń opowiedziało się 231 posłów, na Marcina Wiącka głosowało 222, na Lidię Staroń zagłosowało 220 posłów z klubu PiSu, 9 posłów z klubu PiSu poparło profesora Wiącka. Byli to politycy Porozumienia: Stanisław Bukowiec, Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Magdalena Sroka i Michał Wypi. Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, oczywiście Lewicy, Koalicji Polskiej, Koło Parlamentarne Polska 2050, Hołowni oraz Koło Poselskie Polskie Sprawy głosowały za Marcinem Wiąckiem. W Konfederacji było 3-1 dla Staroń. Politycy Ruchu Narodowego, Partii Korwin w większości nie wybrali żadnej z kandydatur. Za profesorem Wiąckiem głosował właśnie Artur Dziambor. Natomiast Jakub Kulesza, Robert Winnicki i Krystian Kamiński opowiedzieli się za niezależną senator Lidią Staroń. Dobromir Sośnierz i Krzysztof Bosak głosowali przeciwko obu kandydatom, a pozostała piątka posłów Konfederacji była nieobecna albo w tym głosowaniu nie brała udziału, nie uczestniczyła. Całkowitej jednomyślności nie było również w formacji Pawła Kukiza. Stanisław Tyszka zagłosował za kandydaturą profesora Wiącka, a pozostała trójka, Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Stanisław Żuk, była za Lidią Staroń. Kandydaturę Wiącka poparła też Monika Pawłowska. To jest ta posłanka, która przeszła z Lewicy do Porozumienia Jarosława Gowina. Natomiast Lech Kołakowski i Łukasz Mejza, także niezrzeszeni, poparli Lidię Staroń. Czyli, proszę Państwa, reasumując, za Lidią Staroń 231 głosów i to jest ta większość, jaką w tej chwili dysponuje PiS Zjednoczona Prawica. Natomiast na profesora Marcina Wiącka głosowało 222 posłów. No i teraz ta kandydatura już przegłosowana, Lidii Staroń, trafi do Senatu, a w Senacie będzie to, co jest w Senacie, czyli państwo wszystko wiedzą co. Tour de Konstytucja. Bardzo interesującą opinię na temat tego skandalu wyraził dzisiaj poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, zapytany w TVP Info, czy dzieci z przedszkola powinny brać udział w takim przedsięwzięciu. Pan poseł Robert Kropiwnicki, to jest ten, który ma te 9 mieszkań, odpowiedział, że edukacja obywatelska powinna się rozpoczynać jak najwcześniej. Mówienie o konstytucji i państwie, prawach i obowiązkach jest naturalną rzeczą i nie widzę potrzeby, by rodzice wyrażali specjalną zgodę na edukację w zakresie konstytucji, bo takiej zgody nie wyrażają na naukę historii czy matematyki. To jest wiedza obywatelska i to, że robią to wykwalifikowani prokuratorzy i sędziowie, jest absolutnie naturalne. Tak uważa pan poseł Robert Kropiwnicki. W ocenie pana posła, robienie afery z tego tematu to jest szukanie igły w stogu siana. Próbujecie do tego dorysować wielką politykę. To są działania propaństwowe, proobywatelskie, prokonstytucyjne. Odnosząc się do nagrania, na którym jeden z biorących udział w akcji mówi o LGBT i
tożsamości płciowej, to chyba sędzia Żurek. Kropiwnicki powiedział, że mówienie o równości, ja naprawdę nie chcę państwa denerwować, ale powinniście to wiedzieć, no. Poseł Kropiwnicki, zapytany o ten fragment, kiedy tam do dzieciaków przedszkolnych mówi się o LGBT i tożsamości płciowej, powiedział, że mówienie o równości nie jest niczym złym, a jest wręcz potrzebne, żeby uświadamiać wszystkich od najmłodszego, że każdy bez względu na to, jak się czuje, ma takie same prawa. Te dzieci nie były na jakimś specjalnym szkoleniu dla dzieci, tylko uczestniczyły w wydarzeniu społecznym. To kwestia edukacji i wytłumaczenia, jeżeli dzieci będą miały dodatkowe pytania, tak stwierdził pan poseł Robert Kropiwnicki, polityk Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, nie znam osobiście pana posła, nie wiem, czy jest z natury tak odważny, ale bardzo się obawiam, że po takim postawieniu sprawy, kiedy pan poseł stanie oko w oko z narodem i społeczeństwem, to, bo sprawa dotyczy naszych dzieci, tak? To może być różnie. W każdym razie przytoczyłem to państwu. W dalszym ciągu czekamy na to, jakie będą decyzje, jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec tych osób, które tam zawiniły. Wczoraj mówiłem o tym, co pani kurator Małopolska sądzi na ten temat. Proszę państwa, dwa krótkie sondaże. Najpierw ten partyjny. 32% dla PiS-u, 19% dla Polski 2050 Hołowni i 13% dla Koalicji Obywatelskiej. Takie są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Ibris, które dzisiaj opublikowało Radio Z. Według tego badania liderem na polskiej scenie politycznej pozostaje PiS, które może liczyć na 32,4% poparcia. Druga jest Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 19,8%. A na trzecim miejscu na podium jest Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska z poparciem na poziomie 13%. Konfederacja wchodzi do Sejmu 8,1%. Lewica 7,6%. Też wchodzi, a PSL nie, bo ma 4,7. Pani Urszula z Bydgoszczy. Kłaniam się pani Urszulo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Za bardzo się na tych konfiguracjach nie znam, bo jestem już starym babcem. Proszę ściszyć telewizor, pani Urszulo, bo będzie nam się łatwiej rozmawiało, bo tak to pani dobra, słyszy. Dobra, całkowicie. Pani słyszy siebie i to przeszkadza. Tak, słucham. Chciałam panu powiedzieć, że zresztą nie wiem, ja jestem za republiką, za ludźmi, którzy myślą tak jak ja. Nie za głośno mówię? Nie. Przynajmniej dla mnie. Moim no zdaniem. I wydaje mi się, że powinniśmy się scalić narodowo i z tą hołotą zrobić porządek. Po prostu to jest moje oficjalne zdanie. Mogę podać nazwisko, adres i wszystko, bo ja się nie boję. Bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam, nie trzeba z tym nazwiskiem, bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Jak to jest pani oficjalne zdanie, to jakby brzmiało to nieoficjalne. Przede wszystkim ciągle słucham Republiki i jestem szczęśliwa, że powstał taki program. Pięknie dziękujemy, bardzo uprzejmie i z całego serca. Wszystkiego dobrego pani Urszulo, dużo, dużo zdrowia. Z tym opowiadaniem, że tam starym babskiem pani jest, to takie krygowanie się, przecież to wszyscy wiemy. Dobra. Z sondażu, proszę państwa, przeprowadzonego przez Ibris dla Deronetu, z sondażu, który bada zaufanie Polaków do poszczególnych polityków,
wynika, że największym zaufaniem w tej chwili cieszy się Rafał Trzaskowski, 40,6. Nie ufa Rafałowi Trzaskowskiego, 42,2%. Drugie i trzecie miejsce zajmują ex aequo prezydent Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki. Im ufa z kolei po 40,5%. Jednocześnie prezydentowi nie ufa 50,4%, natomiast premierowi 45,3%. Tuż za podium jest Szymon Hołownia, któremu ufa 36,6%. Nie ufa Szymonowi Hołowni 40,5%, czyli tyle samo, co ufa prezydentowi i premierowi. Czwarte miejsce Władysław Kosiniak-Kamysz, 33,8%. Nie ufa Kosiniakowi 30,1%. W pierwszej piątce jest również Donald Tusk. Donald Tusk może liczyć na zaufanie 32,7% Polaków, a nie ufa Tuskowi 49,5%. W rankingu nieufności liderem jest minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Nie ufa Ziobrze 68,7%, 15,8% Ziobrze ufa. Drugi jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 58,5%, ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu 30,9%, a trzeci w tym zestawieniu jest lider Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin. Nie ufa mu 56,7%, ufa Gowinowi 19,4%. Der Onet zwraca szczególną uwagę na notowania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Ministrowi Niedzielskiemu ufa 25,4% respondentów, natomiast 44,2% nie ufa. No i jeszcze w tym raporcie odnotowano, że w stosunku do maja szef Ministerstwa Zdrowia stracił najwięcej, bo ponad 10 punktów procent pozytywnych odpowiedzi. To jest, proszę Państwa, sondaż robiony przez pracownię Ibris dla Der Onetu. Byłbym daleko wstrzemięźliwy co do przejmowania się tym sondażem, no ale gwoli uczciwości dziennikarskiej przytaczam, żeby nie było tam, że... Pan Tomasz z Lublina, kłaniam się panie Tomaszu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Niestety, panie redaktorze, jest tak, że nie oglądam obecnie tego programu w tej chwili, także dzwonię w ciemno niejako, w związku z tym nie wiem, czy... No pewnie pan jako piłka, kibic sportowy, pewnie na temat meczu coś mówił. Więc ja chciałbym jedną rzecz zauważyć. Ja nie oglądałem tego meczu, bo nie oglądam polskiej reprezentacji, natomiast obejrzałem tylko samą końcówkę, żeby wiedzieć, jaki wynik. No i tam na końcówce były pokazywane te strzelone bramki. I nie wiem, czy ja źle widziałem, ale nie wiem, dlaczego wszyscy się rzucili na biednego Szczęsnego, że to on zawinił przy tej bramce. O ile ja się dobrze przyjrzałem, to był rykoszet od słupka. Dostał w plecy i piłka wpadła. A poza tym ta piłka to nie był bezpośredni strzał, tylko to też był ten strzał zmylony. Bo któryś z polskich obrońców, czy polskich zawodników generalnie lekko dotknął i ta piłka zmieniła tor. Tak mi się wydaje, tak widziałem. Nie wiem, czy Tomaszu, wszystko prawda, jeżeli mogę wejść w słowo. Wszystko tak, prawda, tylko że jest taka zasada, że bramkarz pilnuje tego tak zwanego krótkiego słupka i nic nie ma prawa tam się zmieścić. Nic nie ma prawa przy tym krótkim słupku przejść, w sensie strzału. To prawda, że tam był rykoszet od Glika, natomiast dlaczego Szczęsnemu jest to zarzucane jako błąd ta obrona? Bo
bo bramkarze mówią, że on nie powinien tego strzału bronić rękoma, tylko nogami, bo nie było szans na to, żeby tę piłkę... komentarz pana Tomaszewskiego, tak. Żeby tę piłkę sparować rękoma i że to jest elementarna zasada, że przy tego typu sytuacjach raczej obrona nogami, a nie rękoma. Generalnie na przykład Anglicy, którzy przecież Szczęsnego znają, bo on grał wiele lat w Arsenalu, podsumowali to w ten sposób, że to był w ogóle błąd nie tylko Szczęsnego, ale również i Glicka, ponieważ tata Schmeichel, nie ten Schmeichel, który w tej chwili broni w reprezentacji Danii, tylko... Schmeichel z moich czasów, bo ja pamiętam... Z naszych czasów, tak. 1974 rok. Mówił do tych swoich obrońców w Manchesterze, żeby oni w takiej sytuacji w ogóle nie dotykali piłki, żeby go właśnie nie mylić, żeby ta piłka po rykoszecie go nie zmyliła. A ja mam takie pytanie do pana, bo pan powiedział, że pan nie ogląda polskiej reprezentacji. To jest taka zasada, że religia panu zabrania, czy dlaczego? No i bardzo ładnie pan to nazwał, natomiast nie, no uważam, że Polacy nie umieją generalnie, czy nie potrafią, bardziej chyba po polsku, grać w piłkę. Są wyjątki, a to, że mamy najlepszego za poprzedni rok piłkarza, w zasadzie napastnika, to nie jest zasługa jego samego, tylko po prostu ma drużynę, która mu dostarcza piłki. A że on jest w polu karnym naprawdę bardzo dobry, to już jest inna sprawa. Mamy bardzo mądrych widzów, bardzo rozważnych i rozsądnych, i tu się będę powoływał na przykład pana Tomasza. Bardzo uprzejmie dziękuję, miło było z panem. Ja jeszcze jedną pogadać. Polityczną chciałem, jeżeli można. 20 sekund mamy do końca. To spróbuję się. Chodzi mi o to głosowanie w Senacie w ubiegłym tygodniu, czy półtora tygodnia temu, na temat akceptacji przez Senat tego Europejskiego Funduszu. Wszyscy się rzucili, że Platforma przegrała, wyśpiewali. Ja podejrzewam, że to była dojrzałość tych dwóch panów senatorów z Platformy, którzy na pewno nie popełnili błędu, tylko po prostu udali niewiniątka, że im się ręka umknęła. Natomiast generalnie podejrzewam, że to był ich świadomy wybór. I powinno się to szanować raczej, a nie wyśpiewać całej Platformy. Abstrahując od tego, że generalnie Platforma jest... nie będę używał żadnych określeń. Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.